Yo, ziomki, to ja Marek. Marek edytując to wideo i postanowiłem od czasu do czasu tak trochę wam tu wpadać i dopowiadać, co się tak właściwie wydarzyło podczas dzisiejszego kręcenia vloga. Zacznijmy od początku. Hej ziomeczki, witajcie w takim krótkim, powakacyjnym vlogu. Dzisiaj brałem udział w święcie mostu i żeliwa w Ozimku. Trochę nagrywałem to bardzo różnymi technikami, mam nadzieję, że jakoś się to dobrze ułoży wszystko. Za chwilę zobaczycie wystrzał z repliki armaty, którą właśnie części do niej wszystkie odlano tutaj w hucie w Ozimku. Jest tutaj też również wspaniały, zabytkowy, pewnie najprawdopodobniej chyba w pełni żeliwny most wiszący w Europie. Próbowałem złapać jakieś te strzały, takie wiecie, armatnie, ale no niestety prędzej to będzie wszystko na tym filmiku, niż żeby było to możliwe dzień. Więc tak, byłem, zobaczyłem, udało mi się nagrać 3 strzały z armaty. Każdy strzał odbywał się co godzinę. I prawda jest taka, że dopiero podczas ostatniej godziny wpadłem na pomysł, że przecież mam dobry aparat, więc mogę nagrywać to w 60 klatkach, więc sobie za chwilę zobaczycie te pełne nagranie, w którym to właśnie brat Kurkowy będzie wam tłumaczył, jak to właśnie jest, jak działa cała ta procedura wokół odpalania tej armaty. Wszystko fajnie wytłumaczył, więc naprawdę chyba nie ma sensu, żebym teraz was już zatrzymywał i przedłużał. Polecam obejrzeć do końca, jest to naprawdę ciekawe. Zobaczycie strzał. Może jak spowolnicie, to trochę zobaczycie, jak bardzo wygiął się obraz, kiedy była ta fala uderzeniowa z armaty, bo to nie była sztuczna armata, to była zrekonstruowana prawdziwa armata. Więc huk był taki, że łubu dubu. Dubu, dubu i wracamy do vlogu, lulu. Proszę Państwa, armata, którą Państwo widzicie, jest wierną rekonstrukcją. Działo armatnie jest kopią armaty odlanej w naszej hucie w roku 1783. Wtedy to armia pruska zamówiła w naszej hucie kilkanaście dział armatnich. Dwie z tych armat nie zostały odebrane z powodu niedoskonałości technicznych. Były one przez kolejne dziesiątki i setkę, dwie setki prawie lat, eksponowane w różnych miejscach zakładu, ale także na terenie miejscowości, na terenie miasta. Były ustawione przed pomnikami, między innymi stały przed starą łaźnią, a w latach 20. zostały ustawione w centralnym punkcie osady hutniczej obok pomnika poległych w I wojnie światowej. W latach 30. armaty te trafiły do Gliwic, gdzie miało powstać Muzeum Hutnictwa. Niestety wojna zniweczyła te plany. Nigdy to muzeum nie powstało. Armaty zniknęły z pola widzenia na kilkadziesiąt lat i ponownie znalazły się w ekspozycji Muzeum Piastów na zamku w Gliwicach, gdzie dzisiaj są prawidłowo opisane, że powstały w roku 1783 w hucie Maapanew. My wykonaliśmy wierną replikę tej armaty. To jest ta armata, którą Państwo widzicie. Także laweta została bardzo pieczołowicie zrekonstruowana według wzorów lawet z drugiej połowy XVIII wieku. Proszę Państwa, rekonstrukcja takiej armaty, a właściwie i działa, i lawety, to procedura bardzo żmudna i pracochłonna. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że dzisiaj specjalistów, którzy są w stanie wykonać na przykład koła armatnie, jest bardzo niewielu. Są one zupełnie inaczej skonstruowane niż zwykłe drewniane koła do wozów. Jak Państwo widzicie, te koła po pierwsze mają krzywe szczeble, krzywe szprychy. Są odchylone od pionu. Wszystko to było bardzo istotne, dlatego że taki wóz armatni musiał pokonywać często setki,
kilometrów po bardzo kiepskich drogach XVIII wieku. Wydajemy kolejne komendy, ja będę tłumaczył, co one oznaczają. Działon do salutu gotuj. Zostaje odsłonięty wlot armaty, specjalnie zabezpieczony. Także otwór zapłonowy zostaje odsłonięty. Sonduj. Kolejna komenda ma sprawdzić, czy w otworze lufy armatniej nie znalazły się jakieś niepożądane przedmioty, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, a czasem uniemożliwić załadowanie armaty. Przeczyść. Każdorazowo przed załadowaniem ładunku jeszcze czyścimy lufę, mimo że wcześniej ona została wyczyszczona. Czyścimy ją, aby się upewnić, że nie ma tam żadnych resztek. Następuje komenda ładuj. Ja będę musiał podejść do pomocy, więc chwila przerwy. Został załadowany, zapakowany ładunek prochowy i dla specjalnego, lepszego efektu jeszcze dodatkowy ładunek, który zwiększy atrakcyjność wizualną. Następuje kolejna komenda, przekłuj. Przekłucie ma na celu otwarcie pojemnika z prochem, który został wsunięty do lufy armatniej, a następnie w to miejsce wkładany jest ląd. Ląd w zapał, to jest kolejna komenda. Ląd ma połączyć otwór zapłonowy z prochem, który znajduje się w lufie. Teraz następuje ubicie całości, bo wcześniej tylko wsunęliśmy do oporu, teraz ubijamy całość. Takie ubicie zastępuje umieszczenie kuli. Normalnie wkładano kulę, którą ubijano, natomiast my nie strzelamy kulowo, bo zrobilibyśmy nieszczęście, pozbawilibyśmy mieszkańców Ozimka Lidla, bo w niego celujemy. Proszę Państwa, ostatnia komenda następuje. Ja przypominam o otwarciu ust za chwilę. Zapal ląd. Specjalne urządzenie, tak zwana lądownica, zapalana jest od latarni, którą zawsze wożono pod lawetą armatnią jako źródło ognia. Zapalano lądownicę, którą należało rozżarzyć. Ona właśnie służyła do odpalenia armaty. Musi być rozżarzona i pada komenda ostatnia ognia. Pozostajemy na miejscach, dlaczego? Dlatego, że cała procedura strzelania nie została zakończona. W tej chwili następuje odgaszanie lądownicy. Ona musi być wygaszona, dlatego że z reguły w otoczeniu armaty znajdowały się ładunki prochowe do kolejnych wystrzałów, więc zawsze istniało ryzyko, że się armata sama wysadziła w powietrze. Więc nastąpiła wygaszenie, wygaszona została lądownica i ogień w latarni. Następnie jest czyszczona lufa, czyszczona ona jest zwilżonym wyciorem. Chodzi o to, jak Państwo zobaczycie, z otworu zapłonowego jeszcze pójdą iskry lub dym. Dlatego, że w lufie armatniej pozostały resztki tlącego się prochu i one same też mogły ulec wybuchowi. Proszę Państwa, tym samym zakończyliśmy salwę armatnią. Przypominam, że kolejna salwa nastąpi o pełnej kolejnej godzinie. Zachęcam odwiedzających do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Hutnictwa Doliny Majepanwi. Wszystko z okazji Święta Mostu i Żeliwa. Zachęcam do odwiedzania Majdanu, który znajduje się za budynkiem. Opisany jest strzałkami jako Bractwo Strzelców Hutniczych. Tam można zobaczyć starą broń czarnoprochową. Można strzelić sobie z karabinu, z pistoletu albo z działka wiwatowego.
Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja byłem zachwycony i postanowiłem już wam oszczędzić tych słabej jakości wideo, które naprawdę za daleko dałem aparat. No i nie nagrało się to tak jak powinno, więc przejdźmy teraz może do muzeum, które jest jednak trochę inne. Tam nawaliłem totalnie, nie używając stabilizacji obrazu, po prostu na żywioł nagrałem tak jak się to wchodzi, wiecie, z ukrytej kamery, choć przecież tam wszyscy pozwalali na kręcenie. Ale oczywiście taki mój błąd to był i po prostu przemkniemy szybciutko teraz przez to muzeum, po różnych eksponatach. Hop, hop, hop! Dobrze, jakoś przetrwaliśmy tą krótką serię, a teraz myślę, że pora się wybrać trochę na zaplecze, czyli za muzeum. Tak jak zresztą sam prowadzący ten cały ceremoniał mówił, znajdowali się bracia Kurkowi i można było tam sobie strzelać. Ja postanowiłem wyjść poza schemat, zrobić coś dobrego dla innych ludzi i zamiast sobie strzelać, to strzelałem fotki, a dokładniej mówiąc, podszedłem właśnie tam do tej grupy braci Kurkowych, nawet tam chyba mnie nawet za chwilę zobaczycie, i zaproponowałem im, że chcę im zrobić zdjęcia, bo jest fajna pogoda, fajne miejsce, mam super kadr, naprawdę znalazłem świetny kadr, jak się przyjrzycie, ten blusz po bokach, namiot, oświetlenie, po prostu słońce, pięknie, ich stroje takie charakterystyczne, pomarańczowe, to też super wyglądało, więc no... No, generalnie chodźmy zobaczyć te zdjęcia. Się uda jeszcze złapać tak ogół tego mostu. No, nie planowałam vloga, więc trochę wiecie, na spontanie, szczególnie, że już jedziemy, ale no cóż, oglądajcie. Tak. I to by był już właściwie koniec tego wideo. Wziąłem was na wycieczkę na most. Ten słynny most, który wokół którego się toczy to święto mostu i żeliwa. Ale nawaliłem, ponieważ prawie wam w ogóle nie pokazałem, nie włączyłem właściwych trybów i jak już pobrałem cały ten materiał, to się okazało, że tego się nie da oglądać. Dlatego proponuję wam obejrzeć mój wcześniejszy film ze święta mostu i żeliwa, zanim jeszcze była pandemia, lata temu, ale zobaczycie też ten cały korowód, który się w trakcie odbywał i generalnie wszystkie atrakcje tego święta, kiedy nie ma pandemii. A teraz dziękuję za oglądanie, koniecznie zajrzyjcie na tą kartę, która się tu gdzieś pojawi, bo myślę, że naprawdę warto to zobaczyć. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, pa!